Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać modyfikacje, które znalazłem sobie na stronie internetowej. Dosyć spodobały mi się z racji tego, że wszystko to, co chciałem, zostało zawarte w jednej paczce i o dziwo zebrane przez Polaka. Także pochwalę Wam się, co on tutaj zebrał. Można powiedzieć, trochę już go zareklamuję. I tak, no brzydko mówiąc, też może poszedłem też na łatwiznę. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to co ja chciałem, zostało wszystko zawarte tutaj przez tego kolegę, którego w dalszej części filmiku opowiem właśnie o nim oraz o tym jego klanie i tak dalej. Także zrobię mu małą też reklamę, można powiedzieć. Ale z racji tego, że koleś naprawdę sobie na to zasłużył, bo naprawdę dosyć dobre te modyfikacje zostały zebrane w tej paczce. Na pierwszy ogień, to co tutaj zostało zebrane, to został zmieniony hangar. Jak widzicie, dosyć ładny, taki można powiedzieć post-apokalistyczny. Tak, wiem, ciężkie słowo. Polska być trudny język. Więc tak, mamy tu już do wyboru włączenie bądź wyłączenie zegara. Oczywiście po polsku. Druga sprawa, kalkulator. Jakby komuś się tam chciało oglądać. Następna rzecz, podgląd serwerów oraz pingów. Dosyć fajna, ciekawa sprawa dla osób, które po prostu szukają lepszego wyboru dla siebie, jeżeli chodzi o dobór tego. Troszkę inaczej pokazane ikonki, jeżeli chodzi tutaj, takie bardziej przezroczyste. Następna sprawa również wygląd, podgląd tych czołgów, które mamy w dostępie w garażu. Nie jest to w jednej linijce, jest on w podwójnie. Tak, to kiedyś chyba w poprzednim patchu to takie coś chyba robiłem. Nie pamiętam dokładnie. Oczywiście wyślij załogę do koszar. Zaraz sprawdzimy, czy możemy. O, jest. Czyli jest możliwość włączenia całej załogi. Również do wybrania najlepszej załogi jako swoją pierwszą. Przebieg służby, jak widzicie, z dodatkowymi statystykami. WN6, EFI, TWR, Total Win Rate. Oraz tutaj pozostałe statystyki pokazujące mniej więcej średni level naszych czołgów posiadanych w garażu, spotted, czyli tych wyświetleń, defense, obrony, capture, kapowania bazy. Mamy tutaj statystyki odpowiedzialne za zwycięstwa, przegrane, przetrwane bitwy i tak dalej. To, co chyba najbardziej nam mi się zdaje potrzebne. Więc tak, mamy też tutaj jeszcze raz, momencik, sprawdzę. A jest. Średnie doświadczenie na bitwę. Pozostała bitwa w przybliżeniu 1, żeby pociągnąć następny procent. Także też dosyć fajna sprawa, jeżeli na przykład brakuje nam 99% mamy na doświadczeniu. Brakuje nam tam 1% do setki. Jesteśmy ciekawi, ile potrzebujemy średnio bitew zagrać, żeby do setki dociągnąć. Także tu możemy sobie tą informację znaleźć. Dobra, żeby nie przedłużać, ciągniemy dalej. Pyk, włączymy szybciutko meczyk. Pokażę Wam, jak to wygląda w praniu. Jeżeli chodzi o sam XVM, bardzo ciekawa rzecz, którą zaproponował tutaj gracz Corehorn. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem. Corehorn, bodajże w każdym razie. Jest to gracz klanu IXC. Zresztą linka potem dam, zresztą reklamę tutaj będziecie mieli po lewej stronie. Troszkę to trochę wkurzające. Ja rozumiem, że ten kolega chciał się tutaj zreklamować. Macie tutaj u góry po lewej stronie 9 cesaria. No w każdym razie zaraz to zniknie i zobaczymy. Dobra, co mamy tutaj zmienione? Dalej. Jak widzicie, pasek modyfikacyjny na środku oraz po lewej stronie. Modyfikacji również dotyczy minimapa, pokazująca, gdzie jest nasze działo skierowane oraz ta zielona kreseczka, w którą stronę my patrzymy. Informacje dotyczące bitwy standardowej, czyli chance to win, global, per vehicle, exp i tak dalej. Ikonki zostały również zmienione, a co bardziej, bardzo fajnie wygląda. O, dziękuję Ci, T34, tak poza tym, sorry. Ile meczów zagraliśmy, EFI, WN7 i win rate. Oraz ikonki klanu, w którym jesteśmy. Bardzo fajna ciekawostka, zaraz Wam coś pokażę. Naciskamy Alt. Rozegrał tyle i tyle bitew, ma tyle i tyle EFI i widzimy te lepsze klany tutaj z ikonkami. Bardzo, bardzo fajna, wyrazista sprawa. Może to trochę przeszkadzać, ale mi naprawdę się podoba.
O, i powiadomienia, oczywiście audio zostało pozmieniane. No tu widzimy 9centuria.pl. Umiem powiedzieć. No. To już dosyć dobry sposób zareklamowaliśmy tutaj naszego kolegę. W każdym razie całkiem dobrą, świetną, można powiedzieć, robotę zrobił. Jeszcze może pobawiłbym się z tymi ikonkami oraz wiadomościami po bitwach. Trzymając kontrol, wybieramy sobie tutaj ikonki, które chcemy naprawić. Też fajna sprawa. Dosyć ciekawa. O, nie trafiłem tutaj w tego małego wypierdka. Dostał. O, tutaj nie trafiłem. Dobra. Wystrzelaliśmy niepotrzebnie 5 pocisków, tylko jeden doszedł do celu. Jak widzicie, damage panel dosyć fajnie zaznaczony, pokazujący małymi ikonkami. Mam nadzieję, że ktoś ma dobre okulary bądź wzrok, ale mi to nie przeszkadza. W sumie dosyć czytelne jest wszystko po polsku opisane, co mi się też również bardzo podoba. Dobra, mamy tutaj 10 sekund jeszcze do reloadu. Pan Tygrys.pl, jeszcze brakło koledze tutaj do dopisu. Wykryli nas, kurczysyny. Również, jak widzicie, ikonki informujące nas o wykryciu. Też dosyć fajnie napisane po polsku. No, także naprawdę dosyć fajna sprawa, jeżeli chodzi o modyfikację tutaj tego kolegi. Możemy sobie w każdym momencie podglądnąć graczy, którzy tutaj grają i są na polu bitwy. Bardzo fajna sprawa. No, oczywiście celownik mi się zdaje, jeżeli się nie mylę, Jimbo. Ilość HP, którą posiadam, czołgi, które są jeszcze tutaj przed nami. Jedziemy, co będziemy kampić. W razie czego szybciej opowiem O coś o Jezu, czołgach. będzie masakra. Gąsienica uszkodzona. Może się No. zerwać w każdej chwili. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Byłem trochę zbyt zachłanny. Myślałem, że ten batczat będzie trochę bardziej ugryziony przez tamte czołgi po lewej stronie, ale nie będziemy rozmawiać o meczu. Jak widzicie, damage również został pokazany, który otrzymaliśmy. Mniej więcej ile procent nam zabrał oraz kolejność zadanych damage'u, tych hitów. Please report Goldman. O. No, ludzie po prostu chcą raportować. W każdym razie, naprawdę dosyć fajne pokazane możliwości tutaj i tych ikonek. Dosyć bardzo fajna sprawa. Mi się ogólnie ta modyfikacja bardzo podoba. Jak widzimy tutaj oczywiście czołgi, które były podświetlone bądź są koło nas, posiadającym ostatnią ilość HP. Też dosyć fajna sprawa. Dobra, wracamy do garażu. Mam nadzieję, że coś jeszcze tam chyba dopowiem. Zaraz zerknę. Co zostało tam jeszcze zawarte? Aha, to tak jak było mówione, ta modyfikacja, jeżeli chodzi o minimapę, ale to praktycznie już u nas standard dotyczący akurat tej informacji. Badania, jeżeli chodzi o drzewko, zostało tutaj też zmienione. Jak możecie tutaj zobaczyć, dosyć fajnie wszystko jest ułożone. Można powiedzieć tak, jak to drzewko powinno wyglądać, moim zdaniem. Ładnie z góry na dół. Pokazując również wartości czołgów premium, ile kosztują i tak dalej. Także to by było na tyle. Resztę oraz informacji, których mógłbym nie dopowiedzieć, a które zostały zawarte w tej paczce przez tego gracza Corehorna oraz jego stronę internetową, przekażę Wam pod filmikiem. Także dosyć krótka, szybka opowiastka na temat tej modyfikacji, ale moim zdaniem bardzo trafny wybór tych modyfikacji, zawarte wszystko praktycznie w jednym rzucie, bez konieczności modyfikacji. Jedynie rzeczy, jaką mógłbym się doczepić, to brak Jacen Krasena, a to jeżeli chodzi o kolorowy czat po bitwie, pokazujący dodatkowe statystyki tego, ile tam meczy jesteśmy pod rzędzie do plus, na minus i tak dalej, ale to wiecie chyba o co chodzi. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Zdrówka życzę. Na razie.